Nazywam się Waldemar Tarczyński. Mam zaszczyt pełnić funkcję rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Czas pandemii to czas wyzwań. Również dla nas, społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego. W marcu 2020 roku opustoszały kampusy, laboratoria, ucichły sale wykładowe. Przenieśliśmy się do innej, nowej rzeczywistości. Rzeczywistości, której się nie spodziewaliśmy i która na długie miesiące stała się naszą codziennością. Mimo to byliśmy odważni. Działaliśmy aktywnie, kształcąc kolejne pokolenia studentów. Nie zamknęliśmy się w swojej społeczności. Chcemy być potrzebni miastu i regionowi, służyć naszym potencjałem. Misja Uniwersytetu pozostaje niezmienna. Uniwersytety były, są i będą wspólnotą myśli, wiedzy, słowa. Wspólnotą ludzi zaangażowanych w jego tworzenie i rozwój. Dziś mogę powitać Was, drodzy studenci, w murach uczelni. Dla części z Was będą to znajome miejsca, dla innych nowe i jeszcze nieznane. To, co musicie wiedzieć o Uniwersytecie Szczecińskim, to fakt, że jest on uczelnią otwartą, stwarzającą możliwości do rozwoju, posiadającą innowacyjne projekty. Marzenia i idee, z którymi wchodzicie w nowy rok akademicki, są Waszym potencjałem. My stworzymy Wam warunki, by ten potencjał pomnażać, a Wasze pomysły urzeczywistniać. Wspólnie będziemy doświadczać sukcesów, poszerzać horyzonty, a także dokonywać innowacji. Pamiętajcie o tym, że jesteście przyszłością uczelni. Dzięki Wam możemy stawiać coraz wyższe cele i je realizować. Nic o Was bez Was. Dobrze wykorzystajcie te lata studiów. To nie tylko czas nauki, ale również kształtowania charakterów. Wiem, że wyzwania, przed którymi stajemy, czynią nas silniejszymi, a jako wspólnota możemy osiągać najwyższe wyniki. Do zobaczenia w Uniwersytecie Szczecińskim.